Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Sonic Frontiers. Kontynuujemy przygody naszego niebieskiego, wspaniałego jeżyka. Ogólnie tak, dodałem nową rzecz co do tej serii, a mianowicie dodałem to, że wyłączyłem efekt rozmycia. Dlaczego, pewnie się zapytacie. Otóż mam wrażenie, że ten efekt rozmycia plus słaby bitrate, którego miałem ostatnimi czasy na ostatniej sesji, spowodowało, że w pewnym momencie ta gra strasznie gównianie wyglądała. No na zasadzie takiej, że po prostu jak na przykład biegłem przez pole kwiatków, co mogliście zobaczyć, no to tak mocno obraz się spikselował, że to była po prostu masakra. Znalazłem tutaj ten oto... O właśnie. I wydaje mi się, że jest to długo wyczekiwany i długo poszukiwany poziom 1.5. No, wspomnienia z Chronos Island. Dokładnie tak, więc wydaje mi się, że właśnie to jest to, czego żeśmy szukali poprzednim razem, a znaleźć nie mogliśmy. Znaczy w sensie ja i Sonic, nie? Tak więc... Zobaczmy, co tam w trawie piszczy, jak to się mówi. No ale możemy biec w powietrzu. No i tyle. Zrobiliśmy trening, więc teraz można lecieć. Nagrywam to o 19.07 30 listopada. Uuu, a co to za poziom? Czyżbyśmy mieli tutaj powtóreczkę z Chemical Plant z Sonica 2? Coś mi tutaj ładnie pachnie tym poziomikiem, of course. Ale najpierw Red Ring. Najpierw Red Ring powiedziałem. No teraz możemy lecieć. Prosto przed siebie. Wiem, że nie będę miał tutaj eski, ponieważ się spowolniłem. Ale... nie wszystko można mieć. Jak to jest? Co się tu stało w tym momencie? Wiecie co? Trochę mi się to nie podoba, więc ponówmy etap. Bo ja nie wiem, gdzie był ten drugi Red Ring, a bardzo bym chciał poznać lokację, skoro już tak miałem tutaj pierwszego ładnie zdobytego, to chciałbym też i drugiego zdobyć. No ty śmieciu! O, to był drugi. Widzicie? Warto było się cofnąć. No i też poleciliśmy jakby ścieżką, którą jeszcze wcześniej nie leciliśmy, tak więc duże propsy za to, no nie? Ale nie, no powiem wam szczerze, ten poziom to jest po prostu, kurde, no, graficznie, jak i soundtrackowo, ładny. Robi wrażenie. Ale jednego Red Ringa żeśmy zapomnieli, to był przedostatni, kurcze. O, poziom z rangą S mamy zakończony. Nie mamy tylko 40 ringów i wszystkich czerwonych pierścieni. Kurczę, szkoda. No ale ładnie poszło tak czy siak, uważam.
Będę musiał się tu jakoś, kurde, przesunąć. Dobra, mamy to. Zaraz sobie chyba lampkę nawet zapalę, powiem wam szczerze, bo troszeczkę lipa jest z tym, że ja tak po ciemku siedzę. Dobrze, moi drodzy, w takim razie, skoro żeśmy skończyli... potrzeba zero, co jest? Coś żeśmy zrobili. How you feeling, Amy? I mean, what's it like being all ghosty? Honestly, I don't feel that difference since you helped clear my mind. I guess it feels kind of... detached? Have you ever flown around in a dream? Like you're lighter than air? That's what it feels like to me, anyway. I just wish I could finally land and be whole again. Hang in there, Amy. I'll figure something out. No i teraz oczywiście standardowo nie zapominajmy o tym, że musimy jeszcze... zbierać te pamiątki Amy, bo wydaje mi się, że teraz to już ostatnia rzecz, jaka nam została. Ponieważ, no nie oszukujmy się, ale bez tych pamiątek to też fabularnie nie ruszymy dalej w końcu. Tak więc, chociaż, kurde, zrobiłem ten poziom na rangę S, ale ja chyba bym jeszcze powtórzył ten poziom, tylko żeby zebrać te 40 ringów i te wszystkie pierścienie z czerwoną gwiazdką. Tak więc, wiecie co, dosłownie to mi zajmie chwilę, naprawdę. To mi zajmie chwilę. O właśnie, tutaj nie byliśmy jeszcze, widzicie? A tu może być właśnie ten red ring. O, tutaj nas nie było. Dobra, zdobyliśmy teraz więcej pierścieni, ale nadal nie mamy, kurde, wszystkich ringów z czerwoną gwiazdką, tak więc trzeba jeszcze raz to zrobić. Spróbuj ponownie, dokładnie tak. Tu jest ten gagatek, widzicie? No, mamy go. Teraz lecimy do końca. Wow. Dobra, teraz lecimy do końca. Teraz mamy wszystko zrobione tutaj. Możemy opuścić cyberprzestrzeń, więc mamy ten poziom zrobiony na 100% po 19 minutach. Mamy kolejne klucze do skarbca. Chyba, że to jest jedno i to samo. Nie, to jest chyba coś nowego. No, kurde. Super. Teraz możemy iść po szmaragd. Ale ekstra. No, no to tu mamy zrobione fajnie 100%. A co tam jest? A, to chyba mój wcześniej wyznaczony cel, bo ja szukałem sobie tego poziomu 1.5. Nie mogłem go w ogóle na mapie znaleźć, więc sobie wyznaczałem tam w losowych momentach, tam w losowych fragmentach mapy, gdzie może być ten poziom 1.5. No i się okazało, że on tutaj był. Więc no widzicie, jakiś kawałeczek musieliśmy przejść, ale bez takich. Ładnie wygląda ta polanka, kurczę. Ja wiem, że już na to wcześniej zwracałem uwagę, ale lubię się powtarzać, jeżeli chodzi o takie rzeczy. A teraz do rzeczy. Jeżeli chodzi o rzeczy, to teraz do rzeczy. Tam. Bo mi się troszeczkę ten punkcik zlał, nie będę tego ukrywał.
Mamy całkiem sporo pierścionków, bo aż 198. To jest, myślę, że całkiem ładny wynik. A, bo tu Amy jest. Potrzeba 5. Dobra, to ja wiem. Ale zanim weźmiemy i zdobędziemy te 5, jak to się mówi, pamiątek po niej, to warto byłoby znaleźć teraz ten szmaragd, który troszeczkę mnie drażni, bo bardzo bym chciał go zdobyć. I on jest tutaj, bo widzę, jak ten punkt tam pokazuje. Tutaj? Nie, to jest ten punkt przeze mnie. Zróbmy tak. Trójkątem się to robiło, przepraszam. Już się trochę pogubiłem w tych kontrolkach. Nic? Zero? Nic? Żadnych pamiątek po niej? Nul? To się wypchajcie. Co jest? Spadające gwiazdy. Raz na kilka nocy może się pojawić deszcz meteorytów. W tym czasie zostaną przywróceni wrogowie i przedmioty pod gołym niebem. Podnoszenie spadających gwiazd pozwoli Sonicowi korzystać z automatu. Zdobędziesz fioletowe monety, jeśli znaki się ułożą w rzędzie. Okej. To zbieramy wtedy. Mamy tu jakiś czas? Okej, dobra, nie rozumiem, o co z tym chodzi. Mam nadzieję, że się te ułożą w tą fioletową monetę. Już nie wiem, wątpię w to. Mi się wydaje, że to jest trochę losowe, ale to już mniejsza. Mniejsza, co tam mi się wydaje. Jezu, co tu się dzieje? Przepraszam najmocniej za to, że jestem takim nieogarem, ale kompletnie nie rozumiem. Znaczy, to jest naprawdę ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o tą mechanikę, ale... O! Chwila przerwy. Dobrze, kurde, jakieś trofki tu wpadają, bardzo fajnie. No tak, Sonic, lepiej bądź ostrożny. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy teraz jest sens, żebym to w nieskończoność zbierał. Wolałbym pójść do tamtego szmaragdu, który na mnie czeka. A wiem, że na mnie czeka. No ale dobra, no coś tam pozbieram jeszcze. Ninja. Lecimy. Widzę, że tutaj ninja na nas czeka. Mam nadzieję, że nie ninja Breadman. Okej,
Kurde, oberwałem, myślałem, że bez oberwania dam radę go pokonać. O kurde, szybko poszło. Naprawdę szybko poszło. Nadal 5 potrzebuję. 5 tych. Pamiątek po niej. Ja wiem, że te pamiątki są porozmieszczane właśnie też pod ziemią. Przynajmniej tak ja pamiętam, że gdzieś tam mi chyba Sławek o tym pisał, że one są pod ziemią być może porozmieszczane. O, Jesus, odłączył mi się pad. Mam tu na szczęście ładowarkę. Już się tutaj przywracamy do życia, mój drogi padzie. No. Kontynuując dalej. Wiem, że mi Sławek właśnie wspominał o tym, bo tak mieliśmy małą dyskusję odnośnie Sonica Frontiers. Pytał się mnie, czy nie będzie to dla mnie żaden problem, jak taki delikatny spoiler dostanę. Mówię, że tam w sumie wszystko mi jedno. Jeżeli chodzi o takie znajdźki, to może nawet mi mówić, bo z tym problemu żadnego nie mam. Mirror web thing. No faktycznie, fajne lustrane coś. Lustrzane, przepraszam, nie lustrane, tylko lustrzane. Coś tam się pokazało. Warto to zbadać. O, jest pamiątka po Amy. A nadal brakuje 5. szmaragdu chaosu. I przypominam, że to jest chyba 3. sesja, o ile dobrze pamiętam. Tak, to jest 3. sesja. A chciałbym przypomnieć, że my nadal jesteśmy w Kronos Island. Dla osób, które, nie wiem, może nie pamiętają czy coś. Ten komunikat będzie się ciągle pojawiał. Niestety mam trochę zdymaną tą ładowarkę do pada. Dobra, mamy to. Mamy kolejny ten. Kolejną pamiątkę po Amy. Jesteśmy teraz w tym miejscu, jak dobrze pamiętacie. Tutaj coś też jest. Warto byłoby to ogarnąć. Mogę iść porozmawiać z Amy. Super. Ale tego jeszcze nie zrobię. A wiecie dlaczego? Bo na nas czeka u góry szmaragd, który wypadałoby zebrać. Drogę myślę, że znacie, jak się tam dostać na samą górę. Ale mimo co wam pokażę, nie jestem taki. Więc swoją drogą też trochę nie nagrywałem Sonica Frontiers. Miałem taką delikatną przerwę od Soniczka. I teraz wracam na pełnej, jak to się mówi. Wracam na pełnej, żeby trochę jeszcze tej gierki nagrać w tym roku. No bo nie będę ukrywał, że nie będzie to krótka seria. Patrząc na to, że ja 3. sesję siedzę w Kronos Island, to o czymś to już świadczy niestety. Świadczy to o tym, że bardzo wolno gram w tę gierkę. No ale ja nie muszę grać szybko, powiem wam szczerze. Ja wolę trochę bardziej poeksplorować, trochę dłużej nacieszyć się tym tytułem, niż żebym go przeszedł, nie wiem, w 2 tygodnie czy w niecały miesiąc i potem, nie wiem, być wkurzonym, że o, taka krótka gierka, no nie?
No tak to trochę dłużej się nacieszę. Myślałem, że spadnę, dlatego tak taki dziwny odgłos był z mojej strony. Zabieramy co nasze. Yes! Piąty szmaragd jest nasz. Subcio. Możemy teraz lecieć do Amy, która jest tam. No to było bardzo ryzykowne, nie będę tego ukrywał. These look like homes? I wonder who used to live here. Sonic, bardzo dobre pytanie, żeś zadał. Bardzo dobre pytanie, żeś zadał. Kto tutaj, ciekawe, kto tutaj mieszkał. Dobra, idziemy do Amy. Rozmawiamy. Co dalej? You again? Submit. Your reckless actions endanger the world. Care to explain how saving my friends is a bad thing? You are an enemy combatant. I will not share data with you. What is wrong with you? Sonic would never endanger anyone. He's even going to help this Coco reunite with their one true love. Love. An emotional status too vague and varied in its definition. You are both too ignorant to be helped. Who, what was that girl? Aside from being a pain, no clue. Co znowu mam zbierać pamiątki? A kiedy mam iść dalej z fabułą? Co to jeszcze muszę coś zbierać? O, Jesus! Myślałem, że już dalej z fabułą trochę ruszę. Teraz 8. You are not ready. Return when the time is right. Co jest? Dobra, mamy jedną pamiątkę zebraną, pozostało nam jeszcze 7. Ale to będzie żmudne. Ale dobra, niech będzie, zróbmy to. Ale mam ich na hita, lol. No dobra, no to teraz zostaje nam 5 pamiątek. Yeah.
O! Patrzcie na to, fioletowa moneta. I to nie jedna, bo kilka. Tutaj coś mamy. Chyba dwie nawet obok siebie są. To jakiś poziom zablokowany tu mieliśmy? O kurczę, nie wiedziałem nawet. Co to jest za poziom? Co jest? Co tu się stało? Oh, hey Sonic! You come here to fish too? No nie sądziłem, że Big tutaj wróci, ale okej. Trochę się nie spodziewałem tego. Big, what are you doing here? How did you get here? What even is here? I don't know. I was looking for fishing spots and wound up here. So now I'm fishing. Of course you are. Would you like to try? I'll let you borrow a rod. I guess it wouldn't hurt to detense for a second. Możemy spróbować połowić ryby. Fish? I'll teach you if you want. Hey, you've got a bite. Sonic, I'll leave it to you to pull it up. Can you see the red ripples? When the white ripple overlaps with the red one, lift your rod up quickly. Zdobywasz jeden żeton, dobra. Możemy się tak odprężyć. Możemy się w taki oto sposób odprężyć, nie ma problemu. Catch, Sonic. I'll trade you a token for any fish you catch. If you get plenty of tokens, I'll trade them for some of the treasures I've found. Just tell me what you want. Froggy really likes those purple coins. If you bring me one, I'll let you borrow my rod again. Żetony skarbów i złote karty. Zdobądź żetony skarbu od Biga, łapiąc ryby. Po zebraniu odpowiedniej liczby żetonów, przejdź do opcji Wymień żetony, aby wymienić je na przedmioty, które pomogą ci w podróży. Złota karta to przedmiot, który można wymienić na jeden z przedmiotów z listy. Zastanów się, którego przedmiotu chcesz użyć. Spotkanie z Bigiem. Idę na ryby jeszcze. Łowimy sobie. O kurde, ale żeśmy tutaj... Co my żeśmy złowili? Ja pierniczę. Ale ja mam farta, kurde.
Nie. To trochę za wcześnie. Teraz farta aż takiego nie miał. Kurde, no. Za szybko w X wciskam.